nie zdarzyłoby się tak, jak się zdarzyło i być może nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie jedna kobieta. Nic by se nestalo a prawdopodobnie byśmy tu dnes spolu nesedili, gdyby nie było jednej ženy. Oczywiście myślę o księżniczce czeskiej z rodu Przemyślidów, o Dobrawie, czyli pierwszej uznawanej małżonce polskiego władcy Mieszka I. Samozřejmě hovořím o Dubrovce, o první ženě polského knížete Mieszka I a dcery Przemysłowców. Muszę to podkreślić jako kobieta, bo wy panowie czasem zapominacie, jak ogromną rolę odgrywamy w historii. Nasza kulturowa bliskość jest rzeczywiście bardzo mocna. Wynika ona z kręgu kulturowego, w jakim się wychowaliśmy, z podobnej mentalności i, co bardzo ważne, z podobnego poczucia humoru. Nie można mówić o prawdziwym partnerstwie, o prawdziwej współpracy i o prawdziwej bliskości, jeśli nie zna się nawzajem swojej kultury. Nie możemy mówić o prawdziwym partnerstwie a o prawdziwej współpracy, pokud nie znamy dobrze nawzajem swojej kultury. Stąd takie inicjatywy jak ta prowadzona z taką konsekwencją i tak pięknie przez pana Juliana Golaka tym bardziej są cenne. Kontynuujemy to, co zaczęto przed laty, bo nasza współpraca rozpoczęła się już w latach 80., czyli jeszcze przed tym okresem przemian, ale oczywiście ostatnie dekady to bardzo silne więzi i bardzo dużo różnych projektów, które wspólnie realizujemy. A panu Julianowi dziękuję serdecznie za wybór właśnie naszego miasta, no tak, znamienite, ważne wydarzenie. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować pani prezydent za tak piękne słowa. Ja przede wszystkim chcę podziękować za gościnność Świdnicy i dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Świdnica ma bardzo ważne znaczenie, nie tylko historyczne, ale także zadanie do wykonania w dzisiejszych czasach. Chciałbym serdecznie podziękować panu ambasadorowi, że pofatygował się osobiście z Warszawy, księdzu biskupowi, panu marszałkowi, panu konsulowi. Tyle znamienitości dzisiaj tutaj w Świdnicy. Ponieważ pani prezydent w swoim wystąpieniu poświęciła najwięcej miejsca kobietom, ja poświęcę to miejsce mężczyznom. Ponieważ pani prymatorka wienowała najwięcej prostoru we swoim posłowu żenom, ja jej będę wienować mężom. Bowiem na samym początku to tak naprawdę był święty Wojciech. Z prawdziwą przyjemnością przybyłem na dzisiejsze uroczyste otwarcie Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego. Z ucieszeniem sam dorazil dnes na to sławne zahajenie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego miłego spotkania. Sądzę, że niewiele jest w Polsce miast, które bardziej ucieleśnialiby głęboką tradycję czesko-polskich relacji niż właśnie Świdnica, ten architektoniczny klejnot Dolnego Śląska. Gratuluję wszystkim, którzy dziś zostaną wyróżnieni za swoją wartościową i bezinteresową pracę. Z całego serca życzę Polsko-Czeskiemu Roku Kulturalnemu 2017 roku powodzenia i dziękuję wszystkim, którzy przyczynią się do jego udanej realizacji.